Widzę, że już Waldemar Sotnicki naprzeciwległy tutaj sobie biegun piłkę posyła. Goście wychodzą z akcją, robi się niebezpiecznie. Teraz Romanczuk piłkę do Calderona. Calderon ładnie tutaj piłkę przepuszcza w prostopadle, zagrywa do tutaj wspomnianego przeze mnie. Widzę i będzie bramka. Widzę 16. minuta spotkania. Dość niespodziewanie, dość przypadkowo. Goście strzelają bramkę. Kamil Tlaga tym razem nie pomylił się, a widzę, że Limanowianie troszkę spuszczeni tutaj, ale nie ma się co dziwić, bo widzę, że tutaj było rzeczywiście niebezpiecznie. Tak się wydaje, że tą bramkę ustrzelił Kamil Tlaga. Rozgrywa tutaj piłkę z Janusińskim. Goście wychodzą 3-2, tylko z przodu Ryndak. Czaruje tam Damiana Majchera, zdecyduje się na strzał i bramka. Koniec chyba marzeń Limanowi o tym, aby tutaj coś jeszcze w tym spotkaniu ugrać dla siebie. Pospuszczane głowy podopiecznych Roberta Kasperczyka. Również tutaj jęk zawodu. 88. minuta. Umieszczając piłkę w praktycznie pustej bramce, Goliński. Do środka, do Calderona, ten zdecyduje się na strzał i piękna bramka Calderona, tu już na 3-0. Widzę, że kibice chyba teraz już wszyscy tutaj już opuszczają stadion imienia Romana Szumi. Lasa Antonio Calderon strzela bramkę w 93. minucie w doliczonym czasie gry.